I tak oto zaczynamy cykl, mam nadzieję, relacji z kolejnych targów MSPO 31. Jeśli dobrze pamiętam, postaramy się wrzucać 2 filmy dziennie. Zobaczymy, na ile starczy nam energii, czy nie umrzemy przy okazji tego. Ale postaramy się w miarę na bieżąco relacjonować Wam wszystko, co dzieje się na tegorocznym salonie, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który podobno jest największym MSPO w całej historii tych targów. Za chwileczkę zaczniemy od pierwszej tegorocznej premiery, czyli od premiery, która będzie pokazana za 40 minut na stoisku Fabryki Broni Łucznik Radom, na które właśnie się przemieszczamy. Zgodnie z obietnicą jesteśmy na stoisku Fabryki Broni Łucznik Radom i jesteśmy świeżo po premierze, pierwszej premierze tegorocznego MSPO. Ze mną jest wiceprezes Fabryki Broni Łucznik Radom, członek zarządu, pan prezes Seweryn Figurski, i w rękach trzyma wspomnianą premierę, czyli pistolet MPS. Co to jest pistolet MPS, panie prezesie? To w pierwszej kolejności rozwinę skrót, czyli modułowy pistolet samopowtarzalny. Fabryka Broni już słynie z modułowości i konstrukcji, które są modułowe. Oczywiście odnoszę się tutaj do naszego flagowego produktu, jakim jest modułowy system broni strzeleckiej GROT. Ale rozmawiać będziemy o pistolecie. Dokładnie. Modułowość. Na czym polega modułowość w pistolecie i jak to się ma? Otóż wewnętrzny szkielet, który jest integralną częścią pistoletu i istotnym elementem broni, nie jest zespolony na stałe z chwytem, który jest wykonany w naszym pistolecie z polimeru. Czyli możemy sobie bez utraty promesy wymieniać chwyty na różnego rodzaju moduły. Długość, grubość, kolory, gabaryty, węższe, dłuższe, z krótszą szyną, z dłuższą szyną. To wszystko zależy od tego, jak wiele tych modułów będzie dostępne. Oczywiście nad tym pracujemy. Zaczynamy od kolorów. Oprócz tego konstrukcja regulowana poprzez przekoszenie lufy, system uderzeniowo-bijnikowy, pracujący. Prezentacji było, że to jest DAO, ale to chyba nie jest do końca DAO. To jest tak naprawdę semi-DAO, czyli semi-double action on. Samonapinanie iglicy. Tak, co daje nam pewny zakres bezpieczeństwa użytkowania tego pistoletu poprzez to, że jeszcze trzeba dociągnąć język spustowy, żeby nastąpił zrzut iglicy. Jaki jest opór spustu plus minus? 2-3-2-4 kg na chwilę obecną w tym mechanizmie, który mamy dedykowany jako pierwszy do tego pistoletu. Pistolet wyposażony jest, to bardzo ciekawe. Ciekawe, bo od razu w standardzie, a nie w opcji czy w wariancie, w Optic Ready, czyli płytkę pozwalającą nam na zamontowanie mikrokolimatorów, a tak naprawdę zestaw płytek, które zawierają się w pudełku. Mamy 5 płytek, które w naszej ocenie spełniają warunki dobrania sobie najbardziej popularnych mikrokolimatorów obecnie na rynku. Jeżeli ktoś ma takie preferencje, bo można strzelać również z mechanicznych przyrządów metalowych, w tym wypadku, osadzonych w jaskółczym ogonie, zarówno jeżeli chodzi o muszkę, jak i o szczerbinkę. Potężna płytka z tyłu, która zapobiega różnego rodzaju niewłaściwym zachowaniom. Do których i pełna, mam nadzieję, obustronność, tak? I pełna obustronność, czyli mamy manipulatory po lewej, po prawej stronie, symetrycznie zamontowane, umieszczone w zakresie zrzutu zamka po ostatnim strzale, lub jeżeli chodzi o zaczas magazynka, możemy go łatwo we własnym zakresie przełożyć na drugą stronę. Bezpiecznik językowy umieszczony w języku spustowym i bezpieczniki wewnątrz zamka, które czuwają nad bezpieczeństwem użytkowania tego pistoletu. Prezes Art w czasie prezentacji mówił, że to nie jest żaden prototyp, że to nie jest seria informacyjna, tylko jest już gotowa pierwsza seria tych pistoletów. Tak. Jaka będzie kolejność? Policja, wojsko, służby cywile, czy pójdziecie szerszą falą i będziecie starali się w miarę możliwości zaspokoić potrzeby wszystkich? Mocno się nad tym zastanawiamy, ale ze względu na konstrukcję i na jej szerokie możliwości zastosowania zarówno w służbach mundurowych, w środowisku strzelców cywilnych. Sam pan redaktor strzela i widzi pewnie potencjał w tym pistolecie na strzelnicy, zarówno przy strzelaniach statycznych, jak i dynamicznych. Bardzo byśmy chcieli, pracujemy nad tym, nad strategią sprzedaży tego pistoletu, żeby zaspokajać wszystkich, i to szybko. Nie możemy pozwolić, żeby pistolet się nam zestarzał,
i czekał na przejęcie przez różnego rodzaju służby mundurowe, bo to są procedury, procesy, przetargi, a dedykowanie go na rynek cywilny bez jakichś specjalnych zmian nie jest naprawdę trudną czynnością, a my o ten rynek ciągle dbamy. Mimo obciążeń, jakie fabryka teraz musi znosić w związku z realizacją kontraktów na rzecz obronności naszego kraju, które powstały zaraz po wybuchu konfliktu na Ukrainie. Czy do końca roku ewentualnie można liczyć, że Mikołaj pod choinkę przyniesie do sklepów te pistolety? Bardzo bym sobie tego życzył, tak samo jak pan redaktor. Zadam pytanie, na które nie spodziewam się uzyskać precyzyjnej odpowiedzi. Ile to będzie kosztować? Mogę podać przedział. Między 2 a 7 tysięcy. To bardzo duży przedział. Oczywiście to był pewnego rodzaju żart. Pistolet musi się uplasować na akceptowalnej rynkowo cenie. Nie jest sztuką wyprodukować drogi pistolet i sprzedać go w niewielkiej ilości. Dokładnie. Jest sztuką wyprodukować bardzo dobry pistolet, ustawić go w odpowiednim poziomie cenowym i sprzedać go w bardzo dużej ilości. Wtedy możemy mówić o sukcesie handlowym. Trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, ale chyba już macie pewne doświadczenia i wiecie, że zrobienie czegoś, co jest modułowe i zostawienie modułu tylko w nazwie, to chyba nie jest to, o co chodzi. Jak wygląda sprawa z modułami do tego pistoletu, bo to będzie dość istotne. Od wersji konstrukcyjnej, od momentu konstrukcyjnego już jesteśmy bardzo daleko do przodu, jeżeli chodzi o moduły dodatkowe. Mamy zaprojektowane kolejne moduły, które pozwolą przekonfigurować pistolet do wersji compact, do wersji full size. W pierwszej kolejności popracujemy sobie nad wersjami kolorystycznymi, będzie wersja tactical, także mocno idziemy z tym pistoletem. Jest to coś, co na pewno będziemy chcieli rozwijać, bo tak jak powiedziałem na premierze, jest to doskonałe uzupełnienie portfolio fabryki broni. No nie mieliście jeszcze bezkurkowca własnego. Tak, to prawda. W ofercie. Tak. Dobrze, to na koniec rozmowy zadam jeszcze jedno pytanie. Chłopaki z Gambloga prosili spytać, gdzie są bullpapy? Serdecznie ich pozdrawiam, odpowiadam, gdzie są bullpapy. Musieliśmy poprzesuwać pewne harmonogramy. Niestety w tych harmonogramach znalazł się również bullpup, ale to nie znaczy, że zaprzestaliśmy pracę nad tym projektem. One ciągle trwają. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy na końcówce i niedługo będziemy informować o kolejnych postępach w zakresie tego projektu. Super. Czekamy zatem na bullpupa, czekamy na MPS-a. Dziękuję bardzo panie prezesie za rozmowę. I do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję. Może pan sobie redaktor obejrzeć pisał. Pogadaliśmy trochę o tym pistolecie z prezesem Figurskim. Teraz postaram się go wam pokazać z bliska. Z bliska wygląda tak. Taki jest jego kształt. Tu w tej części przypomina troszeczkę Waltera P99. Z przodu to jest taki miks rozwiązań, ale zobaczcie, chwyt prawie jak od karabinka Grot. Generalnie rozmawiałem z konstruktorami i mówią, że wzorowali się na chwycie do karabinka Grot nie dlatego, żeby zachować spójność designerską, chociaż to też było brane pod uwagę, ale po prostu uwzględnili opinię o tym chwycie. Moją opinię o tym chwycie znacie doskonale. Uważam, że jest to jeden z najlepszych chwytów na rynku, jeśli chodzi o karabinki rodziny AR. I ten chwyt bardzo mocno przypomina chwyt karabinka Grot. No i teraz zobaczmy, jak to chodzi. No, na razie nie na ostrej. Przeładowanie. No, sprężyna jest jednak powrotna dosyć silna, ale za to spust. Popatrzcie. Jest lekki luz do wybrania. I potem jest przełamanie. Reset. Stosunkowo krótki, jakieś 4 do 5 mm. Bardzo fajny, płaski język spustowy, bardzo wygodnie kładzie się na nim palec. Fajnie podcięty kabłąk, będzie można ładnie zapiąć chwyt. Zobaczcie, podcięcie tutaj kabłąka przy chwycie, bardzo wysokie. Tak samo stosunkowo wysoko tu. Ten pistolet ma dość nisko umieszczony przewód lufy, więc on będzie się zachowywał w trakcie strzelania raczej dość przyjemnie. Osoby, które z niego już strzelały, mówią, że strzela bardzo fajnie, zasilany z takich metalowych magazynków. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy one są zgodne z visem, ale nie jest to wykluczone. Generalnie ładne nacięcia, dość wyraźne, pewnie się za to chwyta. Przyrządy celownicze, no niestety system trzech kropek, ja bym wolał
czarne z tyłu i białe albo kolorowe światło wodowe z przodu, ale prawdopodobnie nie wykluczam tego. To są moje domniemania. Myślę, że FB Radom albo opracuje, albo dowiem się, czy te przyrządy są w jakimś standardzie i czy są wymienne. Zaślepione gniazdo celownika mikrokolimatorowego. Zobaczcie na tę strukturę stiplingu z przodu, na chwycie. Fajne podcięcia tu z boku na ułożenie kciuka. To jest bardzo wygodne. Muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Nawet chyba nie będę miał problemu z tym, że będę sobie zatrzymywał, zrzucał zamek przez uchwycenie pistoletu. Muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo fajne. Zwłaszcza podoba mi się ten chwyt, no ale to jest, jak mówiłem wcześniej, chwyt od karabinka Grot. Słuchajcie, spróbuję go jeszcze na szybko rozłożyć. Rozkładanie pistoletu. Naciskamy. Przekręcamy. I zsuwamy. Trochę mi to pokracznie poszło, ale jest. Zobaczcie. Wnętrze pistoletu, czyli plastikowy chwyt z metalową wkładką, która stanowi element istotny i tylko ta wkładka metalowa w środku jest numerowana. Bardzo leciutki chwyt, stosunkowo lekki zamek. Pozwólcie, że nie będę tego wyjmował, bo to już jest klasyczne, jak w każdym pistolecie. Najciekawszy jest chwyt, bo to jest moduł, tak? To jest modułowy pistolet. Masa całego pistoletu bez magazynka wynosi 595 gramów. Na dole pod filmem macie link do artykułu o tym pistolecie i tam jest podana niestety błędna masa, bo jest podana masa z magazynkiem. On na pusto, czyli w takiej kondycji waży 595 gramów. Dobra, kończymy. Oczekujcie na kolejny film. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się z tego pistoletu postrzelać i wtedy powiemy Wam, jak MPS chodzi na ostrej.